Ja w prawo, ty w lewo. Ja w lewo, ty w prawo. Amortkę chcę zobaczyć. Amortkuś. Cieszysz się, widzę, że się cieszysz. O, wachlarzem zamiatasz. No. Jak hipopotam. Przed załatwianiem i w trakcie załatwiania. O, tak, tak. Hipopotamy tak robią. W wodzie. W wodzie się załatwiają i ogonkiem machają. W błocie, w wodzie. I wtedy tak, o, ogonek. A ty masz ogonek po co? Nie do załatwiania się, ale do cieszenia. Pokazujesz, prawda, ogonkiem swoją radość. O, i teraz mam twoje oko na całą kamerę. O, piesek, którego muszę ostrzyc, ale przed ostrzyżeniem chciałam uczesać, szkoda czasu. Szkoda czasu, szkoda życia. Więc będzie ostrzyżony i na nowo mu włoski urosną, ale chciałam sfilmować, ile on włosów ma. Jak dużo, jaki kolor, jaka jakość. Gdybym go czesała, to by był wyczesany, a że go nie czesałam, to teraz jest za późno, bo trzeba na to poświęcić. Więcej godzin. A kto ma więcej godzin? Czy ja mogę iść do sklepu i kupić kilkadziesiąt godzin? Ucho mu się zawinęło, no i co ja zrobię? No, zawinęło mu się ucho i taki jest gabcia. Muszę wziąć szczotę i szczotą przejechać po kudełkach. O, i już ucho dobrze jest? Teraz zobaczymy, czy się odgięło. No ty moja ślicznota. No ty moja ślicznota. Kąpany był dwa dni temu. Więc nie jest dzisiaj pierwszej świeżości. Ale włosy błyszczą. Są czyściutkie, pachnące. Szamponem. Jest to piesek duży. Powinien więcej biegać. I zwalić trochę sadełka. Ale bardzo radosny i łagodny. To jest piesek, nawet powiedziałabym śmieszny. Członkowie mojej rodziny stwierdzili, i młodsi, i starsi, że ten piesek ma poczucie humoru, że on jest taki rozrabiaka, rozruber, lubi rozrubę i zaczepianie i takie. Jeszcze on jest nie całkiem związany w lędźwiach. Mięśnie jeszcze takie ma i stawy luźne. Więc jak idzie, jak biega, to tyłek mu tak zarzuca na boki. Nie tylko ogonek. O, fru, fru, fru. Wachlarz, firanka. Ale on nasłuchuje, czy coś dostanie do jedzenia. Łakomczuch, o, jak tam ktoś obok coś je. I słychać, że jeżeli człowiek mlaśnie, to piesek już wie, że coś jest do jedzenia. A w ogóle jego interesują dźwięki, hałas. Coś się tam rusza. On by chciał zobaczyć. I teraz tak. Ten piesek jeszcze jest luźny, niezwiązany, w stawach, ścięgna jeszcze są luźne, bo jeszcze mięśnie nie są całkiem wykształcone i silne. To jest bardzo młody pies,
ale już nie rośnie. Już osiągnął dojrzałość płciową. Ma jąderka dojrzałe. Dwa, oczywiście, dwa jak trzeba. I ma już zęby stałe, czyli wymienione. A ze względu na to, że jest taki młody i tak szybko rósł, bardzo szybko rósł, to była strzała. To była strzała wypuszczona do tarczy i pyk, i piesek już jest duży. Urodził się duży, ale ze względu na to, że on jeszcze jest taki młody i taki luźny, to bardzo śmiesznie chodzi. Jak idzie, jak biegnie, to zarzuca jemu tył na boki. Taki fiu, fiu, taki normalnie. O, teraz ja się zakołysałam, to i kamera się zakołysała. Bo jak ja mówię, to pokazuję jednocześnie, tak jakbyście Państwo mnie oglądali, a mnie nie oglądacie, tylko słuchacie. Albo nie słuchacie, ale słyszycie. Co innego jest słyszeć kogoś, a co innego jest słuchać kogoś. A jeszcze coś innego być posłusznym komuś. Albo posłuchać się kogoś. Słuchać, słyszeć. Posłuchać. No, to są różne znaczenia. Ten piesek śmiesznie chodzi, śmiesznie biega. I w ogóle to jest taki głupek, że on nie chce wychodzić z domu. Nie chce. Najlepiej to by w kącie siedział, ale jak już inne pójdą, to on na końcu. On zamyka peleton i on wtedy wie, że nikt go w dupę nie ugryzie. No i nikt mu na kark nie naskoczy. Mimo, że jest taki duży, to nie ma o tym zielonego pojęcia. Ten piesek nie ma orientacji w tym, że jest większy od innych i że jest silniejszy i że jedną łapą mógłby położyć trzy inne Yorki za jednym zamachem. On ma bardzo młodą główkę, bo jest cały młody, więc i w główce też ma bardzo młodo i niewielką ma wiedzę, niewielkie doświadczenie, niewiele ma do porównania. Ale jak się przekona o tym, że jest silniejszy i większy od innych, to on tu by chciał wtedy rządzić. To ja wolę, żeby nie rządził. Lepiej niech on nie wie i niech będzie kochanym, takim małpiszonym z Sezamkowej ulicy, który jest wielki, chodzi jak niedźwiedź, a jest bardzo łagodny, miły, z poczuciem humoru i jest dowcipny, dowcipny. Ostatni na końcu peletonu wybiera się na spacer, na podwórko, na ogródek. Ale jak już wie, że za nim nikogo nie ma, to biegnie wtedy na łeb na szyję. Rozpędza się, aż się boję, że zatrzyma się pyskiem, nosem na drzwiach albo na ogrodzeniu, na balustradzie. No, że nie wyhamuje, że rąbnie prosto w mur, główką i nosem, a nos u psa to jest miejsce bardzo unerwione. Rozcięty nos może doprowadzić do wykrwawienia. Jak jest rozcięta ta kufa, koniec pyska, czyli trufla, ta czarna trufla, ten guziczek z dziurkami, to ta czarna trufla jest tak bardzo unerwiona i unaczyniona, ukrwiona, że jak przetnie piesek nos, to ma krwotok. Trzeba jechać do lekarza zszyć, na zszywanie, na ratunek i ratować pieska przed utratą krwi, ale też przed zakażeniem. Wszystkie rany powinny być opatrzone
odkażone, a nawet podane antybiotyki doustne albo domięśniowe, albo podskórne. Suczka po cesarskim cięciu też dostaje antybiotyk, bo zawsze przerwanie powłoki skóry, powłoki ciała stwarza zagrożenie dostania się do organizmu bakterii, wirusów, pasożytów, wszystkiego, co jest w otaczającym nas świecie. A otaczający nas świat, a otaczający nas świat ma wiele zagrożeń i jest wypełniony. Na każdej powierzchni są bakterie. I na podłodze, i na fotelu, i na poręczy, i na klamce, i na wózku sklepowym, i na torebce, na kierownicy, na co dotykamy, gdzie chodzimy, na butach, na poręczy fotela, krzesła, wszędzie. No bo świat nie jest sterylny i bardzo dobrze, bo gdyby był sterylny, to by nas zabiła pierwsza lepsza bakteria. A tak to się uodparniamy. Pieski są zalecane dla dzieci, bo dzięki pieskom dzieci nabierają odporności. No to tyle na razie tego nagrywania, tego ujęcia. Żegnam się z Państwem. Zapraszam po tego pieska, nie jest drogi. Kto lubi duże jorki, duże, ciężkie jorki, ale sprawne, ale bystre, ale miłe i piękne, bo on jest śliczny. Jeszcze raz go uczeszę, bo nie pokazuję tutaj swojej mordki. Ma gumkę spadającą, to nie widać. Nie widać oczu. Nie widać. Cika, cika, cika. Ucieka okiem, ucieka okiem. O. Tam coś się błyszczy pod włosami. Zamykam.